Witajcie. Dzisiaj przedstawię wam moda. Wiecie co? Nie ogarnąłem nazwy. Nazwa i tak będzie w tytule, a więc zaczynamy. Mod dodaje nam do gry małe kukiełki, a dokładnie laleczki wszystkich mobów, jakie istnieją w Minecrafcie. A więc zaczynamy od wyrabiania tych laleczek. Wszystkich nie wyrobiłem chyba. Ale chyba zapamiętałem wszystkie wzory. A właśnie tak. Pierw pokażę wam, jak się robi początkowe tłów i tak dalej. To tak robimy głowę z wełny. Mamy głowę, laleczki. O Jezu. Tłów. I nogi. Wszystko się stakuje, żeby nie było. A więc tak, pierw co, są różne wzory tych laleczek, a zazwyczaj wszystkie się opierają na tym samym. Pierw zaczniemy od ludków. Okej. Nie, sorry, ludków miałem pokazać. Dobra, tu mamy laleczkę Notcha. Se już ją weźmiemy. Może wszystko wywalne teraz, tak? Dobra. Tu mamy laleczkę kałamarnicy, czy jak to tam? O kurczę, chyba... Czekajcie. Tak, tu mamy laleczkę własnego Hara. Zarcie własnego, tego zwykłego. Tu mamy laleczkę Herobraina. To co większość z was lubi, tu mamy laleczkę Clippera. Nie wiem dlaczego, ale tak się robi zwierzęta, które chodzą na czterech nogach. Chociaż ta noga powinna być, prawdę mówiąc, gdzieś tutaj, tak? Ale dobra. Tak się robi krowę. Świnie. Owce. Kurczaka już robimy normalnie, ale nie ma rąk, żeby nie było. Pigmana, to ręce dodajemy, bo to szlaleczka bardziej taka z bardziej ucywilizowana, już ręce ma i tak dalej. Kościak. Z początku myślałem, że łuk będzie potrzebny, a to nie, niestety. Kurczę, no, dużo ich jest trochę. Wilka. I... Nie, jeszcze tutaj zapomniałem jednego moba załatwić w ogóle. I tak, teraz może być mały fail, bo nie wiem jak go zrobić. O, dobrze. Znaczy, widziałem ten, ale trochę zapomniałem. Slima. Pająk był głupio jakoś zrobiony. O, dobra, pająk. To chwileczkę. Zombie. Zapomniałem o zombie. Otwarte drzwi. A ty mi zrobiłeś, że ona się ciebie boi. Sorki za jakby urywkę. Będę musiał dokończyć nagrywanie z siostrą. Tak. Wszystkie laleczki, jak widać, już są skończone. Trochę mi to zajęło tutaj w domu, a więc nie, jest dzień jeszcze. Dobrze. No to teraz sobie postawimy te laleczki tutaj. Tak, tu mamy laleczkę Notcha. Jak widzicie, one są dosyć bardzo realistyczne, a więc tu mamy naszego. Za chwilę. Dobra, jestem w tym pojebanym domu. No, nigdy nie nagram normalnie żadnego filmika, a więc po raz kolejny musiałem zrobić urywkę. Tu mamy Pigmana. Nawet tam się pokazują nazwy ich.
jak je zniszczymy, no to wygląda jakby pigment prawdziwy tutaj dodał, a laleczka nam zostaje, a więc są zwrotne. I tu już nam mamy te czworonogi. Jak w ogóle jak postawimy tak do siebie, na przykład nad pod kątem, to tak będzie stała ta świnka. Tu mamy świnie, tu mamy krowę, małe weźmiemy z tej strony. Tu mamy klipera i resztę. Zaraz wam pokażę jeszcze. Tu mamy kościaka. Sytyma jeszcze nie widziałem. Realistycznie wyglądają bardzo fajnie, mi się to podoba akurat. Tu mamy zombie, gasta, pająka, wilka. Jak to nagrywam z siostrą, więc sorry za jakieś dźwięki. Kurczaka i chyba tak, i ostatniego tą meduzę. Jak widzicie, jestem otoczony przez grono fanów. Można je przesuwać, można najeżdżać moby na jakieś zwykłe potworki, nic to nie robi. No i ogólnie to byłoby na tyle w tym modzie. Po co są te figurki? No figurki możecie, nie wiem, zrobić jakąś wielką mapkę. O, akurat trzymam tego, Herobrine'a. Możecie zrobić jakąś wielką mapkę, w której będziecie stawiać na przykład konkretne postacie i coś w stylu będzie takiego planowania na przykład. Tu jest teren wilków, a ja mieszkam tutaj. Muszę przejść jakieś klocek, to najwyżej kilometr. Muszę przejść ze 4 km, żeby dojść do terenu wilków i tak dalej. I no i takie planowanie można zrobić też. Ale ogólnie one są tylko dla wystroju, żeby sobie gdzieś postawić. No, to tyle byłoby na dzisiaj. A więc subskrybujcie, dawajcie okejki. I do ulubionych. No i zapraszam na kolejne odcinki oczywiście. A więc epickie, yo!